Siemano, z tej strony Urien z kanału Fizyczny Nośnik. Witam was w kolejnym dniu naszych podboi PlayStationowych. Mam kilka rzeczy do omówienia, zatem nie tracimy czasu i lecimy z koksem. Więc tak, sprawa pierwsza. To już jest tradycja, chciałem was przeprosić za wczorajsze zerwanie. Nie była to ani karta, ani nie był to też aparat, bateria była naładowana. Prozaiczna, zwykła złośliwość, zwykła sprawa techniczna. Mianowicie nagrywam innym aparatem niż kiedyś i wszystko się zgrywa w FAT32. Tak, a jak wiadomo, wielkość takiego pliku nie może przekroczyć 4 giga, bo się dzieli, nie? Więc na karcie mam tam 32 giga wolnego miejsca, ale i tak nie mogę nagrać póki co dłużej niż 24 minuty. Może mi się uda przeskoczyć to w jakiś sposób, choć próbowałem formatować kartę tam na NTFS i te inne tam formaty. Niestety aparat nie widzi, widzi tylko FAT32. No i cóż, musimy sobie poradzić z 24 minutami, co jest dla mnie abstrakcyjnie bardzo małym czasem, nie? I tutaj aż dziwnie bierze, jak niektórzy youtuberzy się zmuszają, sztucznie przedwydłużają swoje filmy, że niby tak, żeby wydłużyć, nie? Tak, że już nie mają o czym mówić. Film trwa przeważnie 10-15 minut, on już był kota, nie? Ja wam powiem, że z wami mi czas tak leci, że ja jestem taki, że odcinki trwałyby po 3 godziny, nie? Ale no, format YouTube'owy najlepiej w sumie lubi filmy do pół godziny. No i też dlatego w sumie takiej reguły się trzymajmy póki co. Streamów na razie nie będę robił, bo ja nie uważam streamów, nie? Wolę sobie to pomału zagrać, bez tam ustawiania tego wszystkiego. Wy sobie to obejrzycie. O, stworzyłem też setlistę Zagraj z Urienem, więc nie ma już bałaganu i wszystkie filmy lądują w tej setliście. Zatem ci, co pracują bądź omijają ich moje filmy gdzieś, to mają co nadrabiać. Wszystko jest w jednym fajnym wątku. Są tam też archiwalne moje filmy z początków kanału, które przywróciłem do możliwości obejrzenia, zatem zapraszam. No i zostawić suba, koment, łapka w dół bądź w górę. I chciałem podziękować za wszystkie łapki w górę i w dół. To znaczy, że jednak ktoś to ogląda, przegląda. Tutaj na Social Blade robiłem sobie małą rewizję, jak to wygląda. No i fajnie, fajnie, wszystko rośnie do góry, odkąd powróciłem na kanał. Tu możecie sobie spojrzeć na wyświetlenia. Na razie wiadomo, że są śmiesznie niskie, bo to raptem to tygodnia u mnie nie trwa. Ale możecie sobie tutaj spojrzeć o 200 wyświetleń, 100 wyświetleń, 150, 207, a tu nagle, jak zacząłem od niedzieli, 800 prawie wyświetleń. I tu w jeden dzień ktoś mi dał 21 subskrypcji. Naprawdę ci wszyscy, którzy podarowali mi tego suba, jeszcze raz dzięki. Wiadomo, że YouTube liczy do tyłu i to wszystko spłynie na mnie jakoś za te kilka dni do tyłu. Ale budujące to jest, że komuś się to podoba, że ktoś to ogląda. I fajnie, fajnie, naprawdę dzięki. Zatem dzisiaj już, mam nadzieję, zdążę się z wami pożegnać. Wiemy, że mamy 24 minuty. Ogólnie jestem zgnieciony, bo obejrzałem 18 odcinków miasteczka Twin Peaks trzeciego sezonu. No i bania, że tak powiem, rozjebana. Nie no, film to jest dla mnie, Lynch to jest arcymistrz, a film jest arcydziełem. I tam nie obchodzą mi opinie, że tam pierwszy czy drugi sezon, że trzeci jest słaby. Dla mnie nie jest słaby. Film jest przekozacki, daje wiele do pomyślenia. A tylko powiem, że ostatnia scena w tym filmie, to ja dostałem gęsiej skórki, nie? I oglądałem to
w nocy na tym słuchawkami na uszach i no. Także kto tam nie widział, to nie ogląda spoilerów, obejrzeć sobie na spokojnie, rozkminić. Polecam. I żeby od tego wszystkiego w sumie się zresetować, za dużo nie myśleć, polecimy mianowicie z takim sztosem na PlayStation. A jest nim... Tarara! Tak jest! Street Fighter 03! Czyli kolejna część z ulubionego cyklu moich gier wszechczasów. Wydana na konsolę PSX, tak jest. Wersja japońska, zeróweczki, tak wygląda płyta. O! Z Rainbow Miką na okładce. Gitareczka. Gramy oczywiście na oryginalnym playaku, a do tego celu odkopałem z mojej kolekcji pada z hologramem na 15-lecie Street Fightera. A wygląda on tak. O. Czyli mamy układ ala jak pad Saturna. 6 ataków, 3 ręce, 3 nogi. No i wiadomo, triggery. Hologram Chun-Li. Machającej nogą. Jep, 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 jep. Może widać, może nie widać. No i co? W sumie za wiele nie grałem na tym padzie. Przetestujemy, jak to chodzi. Zrobimy sobie szybki run w trybie arcade. Podkręcę sobie poziom. Postaram się przejść do końca. Wydaje mi się, że 19 minut powinno styknąć. W międzyczasie będę opowiadał co nieco. Zatem już lecimy z koksem. Gasimy światło. Miodzio. Płyta w konsolę. Cyk. I lecimy z koksem. Yeah! Zajął. Street Fighter 03. Street Fighter 03. Street Fighter 03. Zatem tak. Pokrótce, w sumie najlepsza konsolowa wersja tej gry to jest wersja z Saturna. Jest ona też bardzo droga, jeżeli chodzi o aspekt kolekcjonerski. Ja cały czas poluję na swoją wersję Saturna. A to są kwoty rzędu powyżej 1000 zł akurat za tą grę. Konwersja w sumie na domowe konsole takie portowana, no to ta Saturna jest najlepsza, nawet jest lepsza od Seiko Dioyo z Dreamcasta, tego Street Fightera, akurat tamtego mam, też na oryginale. No tam pomijam oczywiście kolekcyjne Street Fightery, które wyszły na PlayStation 2, to wiadomo, antologię, wersję arcade. Tutaj mówimy o czysto konsolowej wersji. No ale ta wersja na PlayStation też jest w sumie nie najgorsza. Wyciśnięte siódme soki z szaraka, mało klatek jest wyciętych, mało zmian w sumie do wersji arcade.
Lecz dla takiego purysty jak ja są one i są dość znaczne, ale ogólnie swego czasu jak ta gra wyszła, no to to było miazga, nie? To jeszcze taką opowiem krótką anegdotkę, jak ja byłem mistrzem Street Fightera i mnie koleś wyzwał na turniej i akurat ta gra wyszła wtedy i ten zaprzyjaźniony pirat, pamiętam, ściągnął tam skądś ją miał z giełdy i miał taką wersję z błędem, że jak się wybierało nasza, to się gra wieszała. No i ten gość, ten ziemniak, hello ziemniak, jak to oglądasz, wita dla ciebie. Mówi, dawaj, dawaj, kurwa, jesteś taki dobry, to dawaj, zagramy, to cię rozpierdolę, nie? Ja wtedy byłem mistrzem akurat w ten, w 0-2, na automatach grałem tam z wszystkimi, wygrywałem wokoło. I też na PlayStation w domu też żaden mój kolega ze mną nie potrafił wygrać. Mówię, dobra, nie? No i pojechałem na ten turniej do niego, tam wtedy. I nie zapomnę, jak on w World Tour Mode zrobił sobie Goukiego na 31 level Shin Gouki. Ja o tym nie wiedziałem, że coś takiego jest, nie? I wybrał tego Goukiego, no to sobie możecie wyobrazić, co się ze mną stało, nie? Ja wziąłem gościa ze zwykłej tam palety tych postaci, niezrobionego. On wziął tego Goukiego, no to kurwa na bloku jak mnie uderzył, to pół życia nie miałem, nie? No to taka tam ciekawostka, ale przypomina mi się wszystko. No powiem wam, że Street ogólnie seria to jest gra mojego życia. Dlatego ustawiamy Difficult 8. Difficult 8, tu zostawiamy, Speed Free. Dobra, no i dobra, i dajemy Exit. Gdzie dojdę, tam dojdę. Mamy 10 minut. Z hakiem. Dobra, save'uję się. No i cyk. A jeszcze coś chciałem powiedzieć, a to jak mi się przypomni w sumie, to się wydrę do was. Dobra, zatem lecimy. A właśnie. Światowe turnieje w tą grę będą podlinkowane pod materiałem w komentarzu. Będzie kilka fajnych linków do światowych turniejów. Zobaczycie, o co chodzi w tą grę, jak grał Daigo, jak był młody. I ten, w wersję maszynową. Także naprawdę marzy mi się taki turniej z kumatymi osobami, takimi offline, żeby tak zagrać, pasjonaci tej gry, żeby był taki turniej fajny, jakiś kurde, no ale niestety. No do Japonii się nie uśmiecha jeździć, ani do Stanów, no ale zawsze można online pograć, ale to nie to. No dobra, lecimy. I oczywiście mamy Select Your Character. My zagramy sobie Kenikiem. I tu zagramy sobie Groove'em Super Street Fightera, czyli Groove X. Uwielbiam. No i tu jest tylko delikatny doczyt. Wiadomo, za mało VRAM-u było, żeby to wszystko zmieścić, te klatki. Ale szybko to się wczytuje. O, guziki są źle. Czyli tak. Są jakieś stare ustawienia moje. A tu mają być defaultowe guziki pod ten pad, więc damy default. O, i powinno być dobrze. W sumie R2 L1 R1 L1 L1 to musi być H-punch. Czyli L1 musi być H-punch. Tak, żeby był układ Capcomowy. A noga musi być R1. R1. Hacking, dobra.
kwadrat jest L punch, medium punch jest trójkąt, kółko jest medium kick, dobrze, dobrze. I R2 sobie ustawimy 3 punch i 3 kick. 3 punch i L2, 3 kick. No i dobra. Niby jest dobrze. Sprawdźmy. Okej, okay, lecimy. Ahaha! I power na ring. I KO, proszę państwa. Jaja! Wow! Wcisłem start i select, ale bania, ja pierdziulę. A dobrze. Guziki ustawiłem to jeszcze od nowa. I wyszedłem z gry niechcący. Ach, te emocje, ale ja tu nic nie udaję, nic nie montuję. To jest tak, jak się dzieje, tak się dzieje. No to o, i zasejwują mi się guziki. No dobra, jak tak musiało być, no to niech tak jest. Cyk. A, 9 minut tylko mamy, szybciej, szybciej. I sami widzicie, jak czas leci. Ogólnie ja w te gry to zawsze używam arcade sticków, nie? Już naprawdę odzwykłem od padów. Inaczej wolanty są, inaczej się komendy wpisuje, w ogóle odwrotnie. No ale, lecimy. O ty gnoju. No tutaj CPU jest pusty, łapie wszystkie czary. W wersji arcade jest tak samo. Ahaha, ale siad! Pięknie! Nie, ale widać, że to hard. Pierwszy zawodnik już... Wow! Jaj, zautofajerowany atak. Ale podcinę zawsze złapię. Ja pierdolę. To nie wiem, gdzie dojdę, ale gdzieś dojdę. Dobra, mniej Janówy. Padzik chodzi elegancko, wbrew pozorom. Fajnie wchodzą komendy. Ale to nie to, za powoli dla mnie się gra na takim joysticku. Ja! Ahaha! I KO! Powiem wam, że jazda na całego. Jeszcze raz props dla pada. Padzik. No także jeszcze może z dwóch pokonam. Już mamy 19 minut. No. Straszna walka, straszna. Tu się zgodzę ze speakerem. What a terrible fighter. Namaste. Hey, come on! Stand up! Go for it, man! Ahahaha! Ale siadło! Go for pro!
Pięknie, dalsi na ryby, na grzyby. Zatem gdyby nas zerwało, żeby nie było tego co zwykle i tradycyjnie, no to... No to... Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę bądź w dół. Fajnie, że jesteście ze mną. Chciałbym, żeby to się rozwijało. I widzimy się w następnym filmu już jutro. W filmie. A teraz Blanka dostanie w pierdol. Tak, nie będziemy się bawić. Ale ręce bolą, ten bat jest taki gruby, że masakra. To jaki świr. A ja jeszcze przymulony koronawirusem, a tu takie tempo. Ale został ograny. Masakra. Patrz jaki ten pat jest gruby. Żeby nie było, że gadam głupoty, nie? Spójrzcie na ran. Ja pierdolę. A Japończycy mają rączki jak, nie wiem, jak dzieci, nie? Jakiś sadomaso robił tego pada. A, jest i gołki. O, 23 minuta, zaraz będzie koniec. Ale może jeszcze się uda. Zatem do zobaczyska!